Jak rozmawialiśmy tutaj wcześniej, to powiedziałeś, że chłopaki z Odium pozwoli ci troszkę przekazać wiedzy odnośnie twierdz. Możesz troszkę rozwinąć temat? Odium gramy twierdzę tak naprawdę prawie że non-stop. Znamy te szóste, ósme tiry. Tak naprawdę mogę nieskromnie powiedzieć, że na wylot mamy tam swój win rate na poziomie 80-85%. Więc no faktycznie nie boimy się podzielić tą naszą wiedzą tym, jak gramy, w jaki sposób gdzieś tam rozgrywamy. Dlatego podrzucę ci za chwilę w parce na pewno też jakieś replaye, które gdzieś tam w tle w czasie wywiadu będziesz mógł puścić, w jaki sposób co rozgrywamy tam. Wybraliśmy z chłopakami bitwę, jak pokonujemy na twierdzy, na obronie dziewiątą tankową, czyli ten czeski topowy klan, i PMHC-ków, czyli jeden z polskich topowych klanów, jakim wklupujemy, bo akurat mieliśmy szczęście i nam się udało. Więc na pewno osoby, które gdzieś tam coś słuchają, które chciałyby spróbować swoich sił w dowodzeniu, będą mogły zobaczyć, jak to rozegraliśmy, w jaki sposób walczymy gdzieś tam właśnie z tymi najlepszymi klanami. Twierdzę gramy bardzo, bardzo dużo, tak jak powiedziałem przed chwilą. No i przede wszystkim gramy na szóstkach. Wydawałoby się, że mocny klan, niebieski klan, to dlaczego oni grają na szóstkach? Ano gramy dlatego na szóstkach, że łatwiej i dużo szybciej się farmi skrzynki. Bo bitwa na szóstkach to jest koło 100 skrzynek za bitwę. Tylko że taka bitwa, jeśli bierzemy sobie same lighty i trafiamy na kampę HT-ków w pomidorowym klanie, trwa 3-4 minuty. My po prostu wjeżdżamy, rozbijamy wszystko, co jest. I kończymy bitewkę w 3-4 minutki, zarabiając przy tym 30 tysięcy na gracza z premką. No i dzięki temu tygodniowo, jak sobie tak gramy na 3-4 składów szóstkowych, wchodzi nam kilkadziesiąt tysięcy skrzynek miesięcznie, z których oczywiście w całości je wydajemy. Czy to na scrolle, czyli zwiększenie zarobków o 50%, to jest jeden bonus, który wykorzystujemy, czy to na misje, które są drugim bonusem, który wykorzystujemy z tych skrzynek, które zdobywamy. Mniej więcej 2-3 razy w tygodniu dzięki temu możemy zdobyć tydzień premki albo 1000 golda, więc farmimy więcej niż jeden taki mocny, mocny klan z CW-ków, z mapy globalnej, z samych misji z twierdzy. Czy uważasz, że lepiej jest grać twierdzy niż CW w tej chwili? Jeśli się ma rozbudowany budynek, który pozwala na misje specjalne, jeśli się ich odpala kilkanaście w tygodniu, to na dzień dzisiejszy na CW1 jeszcze się zarabia mniej niż jesteśmy w stanie zarobić na twierdzy, jeśli nam się udaje wykonywać misje. Trzeba wspomnieć o tym, że te misje nie zawsze są łatwe, czasem trzeba naprawdę się mocno postarać, trzeba mieć dużo szczęścia, żeby je zaliczyć. No ale że dziennie odpalamy minimum 3 jakieś bonusy, czy to 50% większe zarabianie, 3 właśnie misje, no to udaje się nam przynajmniej raz w tygodniu czy to tydzień premki, czy 1000 golda zdobyć. No i w weekendy robimy eventy, tak naprawdę takie 10-godzinne, że od samego rana do późnego wieczora leci nam na przykład 50% zwiększone zarobki, albo puszczamy 5 misji z rzędu, gdzie zawsze nam się raz trafi jakaś misja, którą nam się uda zrobić, na której coś nam się uda fajnego ufarmić. A jak to jest, słuchaj, właśnie z farmieniem twierdz i z obroną twierdz u was? Znaczy, obronę twierdzy mamy ustaloną w cwany sposób, ustaliliśmy sobie na czwartą rano, tak jak zresztą większość tych najlepszych klanów. Ustaliliśmy ją sobie na wczesne godziny ranne, przez co po prostu no, mało kto jest w stanie zebrać skład i do nas przyjść na twierdzę. Tak samo bardzo mało ostatnio atakujemy twierdz, bo po pierwsze brakuje farm, czyli takich klanów, które mają w miarę rozbudowaną twierdzę, ale nie są na tyle koksami, żeby zrobić kontratak, czyli wygrać po pierwsze bitwę obronną, a później wejście na naszą twierdzę i jeszcze nam ukraść parę skrzynek z wygranych bitew. Dlatego gramy bitwy o twierdzę tak samo, zdarza się nam, ale bardzo, bardzo rzadko jesteśmy atakowani, czy sami atakujemy te topowe klany, w których naprawdę jesteśmy w stanie sfarmić 10-20 tysięcy skrzynek. To ładnie, to ładnie. Powiedz mi, tutaj mówimy, że jesteście klanem top 50. Powiedz mi, jak można się wybić z pomidora na taki normalnego gracza, co byś poradził? I tak samo klan. Co ma zrobić klan, żeby był lepszy? Żeby nie był tylko, nie wiem, jakąś
dziesiątką znajomych, która sobie usiadła i tam przy piwku gra jakieś randomki, tylko żeby pójść już krok dalej. I jak to ma, jak oni mają to zrobić? Nigdy mi się nie udała sztuka, ani tak naprawdę prawie, że nie wiem, w jaki sposób udało się tym osobom, z którymi się w tej chwili obracam, stworzenie takiej grupy, takiego rdzenia klanu, o którym wspominałem też wcześniej od początku. Zawsze było to na tej zasadzie, że znajdowałem jakąś grupę, do której się podpinałem, z której się właśnie ta taka śmietanka zbierała i która przychodziła dalej. Więc nie jestem w stanie powiedzieć, w jaki sposób stworzyć taką grupę. Jest bezpiecznie i dosyć łatwo zebrać, znaleźć taką grupę i po prostu się do niej podpiąć, pozbierać wokół siebie ludzi fajnych, fajniejszych, jeszcze lepszych i z nimi się po prostu obracać, od nich się uczyć. Warto, żeby to byli ludzie, którzy są od nas mocniejsi. Uczyć się od nich, rozwijać się, analizować to, jak grają, jakie błędy popełniają, kiedy niszczą nas w bitwie, znaleźć sobie jakiegoś niebieskiego, fioletowego gracza, zobaczyć, jak on gra, gdzie jeździ, jakim czołgiem, jaką taktykę obiera, w jakie miejsca na mapie jeździ, kogo wspiera, kogo nie wspiera. I w ten sposób po prostu się uczyć jako gracz. Dla klanów sprawa jest dużo trudniejsza, bo żeby rozruszać klan, trzeba cokolwiek potrafić osiągnąć, trzeba coś mieć pokazać. Jest to bardzo trudne, jeśli się zaczyna samemu, się zakłada klan, rekrutuje się ludzi tak naprawdę nie wiadomo skąd, bo ci, którzy są mocni, już sobie klany z zasady poznajdowali. Bardzo rzadko się dzieją takie sytuacje, jak niedawno się stało z Nietykalnymi, że klan się po prostu posypał, więc tych mocnych ludzi bardzo trudno sobie znaleźć. Dlatego no do tego trzeba mieć oczywiście swojego dowódcę, swojego dyplomatę, swoich rekruterów, swoje osoby, które nam ogarną twierdzę, ogarną nam w jakiś sposób nasz system wynagrodzeń w klanie, jeśli jakikolwiek mamy. Dlatego stworzenie klanu od zera, tak jak mówiłem, na dzień dzisiejszy mija się z celem. Warto zebrać sobie ludzi, jakąś swoją ekipę w klanie, w którym się obracamy, albo dołączyć do klanu i później stopniowo rozwijając się, zdobywając coraz lepsze czołgi, coraz lepsze statystyki sobie robiąc, iść w górę, piąć się gdzieś tam w drabince do góry właśnie ze swoją stałą ekipą, z ludźmi, z którymi się znamy, z którymi nam się już dobrze gra, z którymi się nauczyliśmy ze sobą współpracować. Ale tutaj wspominasz dość często o tak zwanym dyplomacie. Z tego co wiem, to bardzo duża ilość osób w klanach, w ogóle klany same, powiem bezczelnie, nie ogarniają tego tematu. Czy możesz przybliżyć właśnie, co taki dyplomata, jakie ma zadania, co ma robić? Im mocniejszy klan, tym dyplomata ma więcej roboty. To jest, wydaje się, że jest mocnym klanem, to się wbija na mapę, rozpiera dookoła i ma się 7 prowincji i już jest wszystko gotowe. Tak naprawdę za tym stoi mnóstwo pracy właśnie osób odpowiedzialnych za dyplomację w klanie, które po wejściu na mapę zaraz się rozeznają w sytuacji, czy tam wchodzi się w miejscach, w których się wcześniej ustala. Rozeznają się w sytuacji i ustalają sobie na przykład z tymi walczymy, z tymi nie walczymy, z tymi podpisujemy NAPA, czyli pakt o nieagresji, czyli nie atakujemy siebie nawzajem, ani swoim przeciwnikom nawzajem nie rzucamy delayów, czyli po tym jednym, że to nie tak jak się robiło, żeby opóźnić bitwę. Dyplomata oczywiście musi nawiązywać stosunki z innymi klanami, ma bardzo dużo pracy jeśli chodzi o sojusze, to szczególnie się tyczy znowu tych mocniejszych klanów, tak jak my jesteśmy w brązowym sojuszu tak zwanym, razem z topowymi klanami takimi jak Ersopy, Pesopy czy Wichary. Mnóstwo pracy wymaga właśnie dogadanie się, kto które prowincje bierze, kto gdzie idzie, kto z kim walczy, kto z kim nie walczy, dlaczego ma walczyć, a dlaczego nie, a dlaczego wy macie goldówkę za 3450 golda, a mamy tam za 2600. Więc tutaj pracy jest mnóstwo, dyplomata ma dużo do ogarnięcia właśnie w kwestii dogadania się z innymi klanami. A powiedz mi jeszcze, czego nie robić jako dowódca klanu? Tak jak mówiłeś, co prawda byłeś w niewielu klanach, natomiast byłeś w bardzo wysoko rankingowych klanach. Czego nie robić, a co robić w takim klanie, jeżeli chodzi o kwestie zarządzania, kwestie stricte właśnie komunikacji pomiędzy osobami? No i tu znowu mamy dwie szkoły. Mamy szkołę rygorystyczną, gdzie mówi się, musicie dziennie ufarmić tyle, a tyle skrzynek, jak jesteście w WOT-cie, musicie być na TS-ie, jak jesteście na TS-ie, to musicie być w grze, jak jesteście w grze, to musicie wejść na CW-ki, tam 100 tysięcy treningów obowiązkowych i wymyślania.
No i system kar, oczywiście jak cię nie ma 2 tygodnie, to wylatujesz z klanu, jakieś ostrzeżenia, upomnienia. I właśnie ten rygor sprawia, że klany gdzieś tam się trzymają wysoko, farmią sobie golda, mają zawsze frekwencje i ludzi wokół siebie. No a druga szkoła to jest właśnie ta szkoła taka for fun, tak jak jest u nas, gdzie nie liczy się rygor, to jakie mamy wymagania, tylko liczą się chęci. I jest system nagród określony. Jedyne wymaganie tak naprawdę, jakie mamy w Odium, to jest ufarmienie 200 skrzynek w tygodniu. To jest tak około 10-15 bitew. To nie jest dużo. Starsy mają chyba... 10-15 bitew na 6 tierach. Starsy chyba mają 500 tygodniowo. No ale więc... to nie zmienia faktu. Mhm. To nie zmienia u nas faktu, że mamy osoby, które tygodniowo farmią po 4,5-5 tysięcy skrzynek. I tych osób naprawdę nie jest mało. Nam wpada po 30-40 tysięcy skrzynek czasem z tygodnia. I my jesteśmy w stanie zrobić z nimi tak naprawdę co tylko chcemy. Możemy tych scrollów odpalać mnóstwo właśnie dzięki temu, że ludzie nie muszą, ale chcą. Powiedzą, że jeśli ufarmią więcej, to będą mieli więcej bonusów. A nie boisz się tego, że taka ilość właśnie tych bonusów będzie zabijała ilość graczy w randomach? Są osoby, zresztą sam się do nich teraz zaliczam, które randomów nie grają prawie wcale aktualnie. Jeśli chcemy sobie poexpić czołg, no to oczywiście trzeba w tego randoma wejść, zbiera się pluton 3 osoby i stara się tego randoma gdzieś tam pociągnąć. Nie ma co się oszukiwać, że randomy bardzo wkurzają ludzi. Dlatego, no, po to się jest w klanie, żeby grać w drużynie. Więc jeśli wchodzimy sobie do gry, to bardzo często jest tak, że w ogóle olewamy gwiazdki, olewamy ekspienie czołgów, tylko wchodzimy sobie gdzieś tam do twierdzy, czy do CW-ków, czy do drużynowych, przygotowując się do SLA, jeśli mamy taką ochotę, że sobie wchodzimy gdzieś tam do gier sportowych. No i po prostu olewamy to, co się dzieje na randomach, a gramy sobie dla zespołu, dla zabawy. Mówisz dla zespołu i dla zabawy. Skoro już idziemy w tym kierunku i gracze powinni być też bardziej dla klanu, jakie byś doradzał dla takich początkowych graczy, jakie szóstki powinni sobie tutaj wyekspić, jakie ósemki? O dziesiątkach nie rozmawiajmy, bo to też będą słuchały osoby, które tych dziesiątek nie mają. Mogą sobie poszukać. W każdym miejscu można znaleźć, jakie dziesiątki są potrzebne, natomiast w tej chwili się troszkę zmieniają te szóstki i ósemki, to dobrze widać na przykład na lightach. Zmiana na samym początku 13,90 w magazynkowce, potem przy tym nowym patchu, który wszedł, bardzo dużo ruchu się pojawiło i nagle wysyp, tak jak mieliśmy teraz na Grand Finalach, wysyp T54 Lift. Więc jakie czołgi byś ty polecał jako gracz z tutaj z top 50 klanu, jakie ty byś polecał i twoi koledzy też, no bo ty widzisz, czym oni grają. Znaczy musimy mocno oddzielić od siebie, jeśli chodzi o ósemki, drużynówki, czyli te bitwy e-sportowe, od bitew na twierdzach, bo to są zupełnie inne zasady, zupełnie inne czołgi, więc tutaj trzeba będzie to podzielić znowu na dwa. Jeśli chodzi o szóstki, bardzo często widzę średnie czy słabe klany, które po prostu biorą sobie heaviki i kampią się na bazie. To jest tak naprawdę 90-95% wszystkich naszych bitew, że spotykamy klan, który bierze sobie te 150, KW-85 czy inne ciężkie, twarde czołgi i kampią gdzieś za bazą, za kapem i czekają, aż sobie do nich przyjedziemy. Taką kampę jest bardzo łatwo rozłożyć i bardzo, bardzo to opóźnia bitwę, jeśli się spotkają dwa takie słabe klany. A możesz powiedzieć, jak rozbijać? Znowu pojawia się mega ważna sprawa, czyli focus fire. I druga bardzo, bardzo ważna sprawa, czyli dowiedzenie się, gdzie wróg jest. My gramy składami, znaczy wszystkie klany, te mocniejsze, jeśli grają na szóstkach, grają składami tak naprawdę złożonymi z samych lightów i jednego rodzaju meda. Tak naprawdę na szóstkach pojawiają się tylko i wyłącznie T-37, czyli szósty tier amerykański light. Pojawiają się typy 64, czyli chińskie premki, te z otwartym dachem lighty. Czyli takie słabe hellcaty. Tak, te słabe hellcaty, które są tak przegięte, że zarabiają po 60 tysięcy w 3-minutowej bitwie, więc jeśli chodzi o zarabianie, są boskie, a na twierdzach. No i pojawiają się kromole, w których się daje pierwszego perka na taranowanie i po staranowaniu przeciwnika oczywiście kromole robi rzeźnie. Kromole czy kromole B? Co polecasz?
Jeśli mamy Cromwella B, bierzemy Cromwella B. On jest twardszy, ciut szybciej skręca, no i oczywiście zarabia jak premka. No ale tak poza tymi trzema czołgami, Cromwell B to jest traktowany jako jeden u nas. T-37 i TP-64 nie pojawia się na szóstkach u nas nic. No i bierzemy sobie taki lekki skład. Gdzieś tam sobie przejeżdżamy w stronę wroga w miarę szeroko na samym początku. Spotujemy, gdzie wróg stoi. Tak, żeby nie zebrać w ogóle pestek w miarę możliwości. Szukamy słabego punktu, z której strony mają najmniej luf, z której strony są najbardziej odsłonięci. No i próbujemy wyciągać czołgi po jednym. Wyjeżdża nas cały skład, 6-7 czołgów. Jeśli jeden nie przebije, to i tak zadajemy około 700-800 obrażeń na taki wyjazd, więc z zasady rozwalamy każdy czołg 6 tier, który nam się nawinie pod nos. Tak naprawdę ładujemy co 3,5 sekundy, co 3 sekundy. Więc te czołgi po prostu odparowują w tempie natychmiastowym, zanim tak naprawdę heavyki są w stanie się odwrócić i zareagować na to, co się dzieje. Dlatego taktyka na szóstki i kampienia heavykami sprawdza się bardzo rzadko i nie ma sensu. Lepiej wziąć lighty i spotkać się gdzieś na środku i się po prostu wystrzelać na skilla.